zbierane w magazynach przez lata zabytki trafiały do naszego muzeum w bardzo różnym stanie zachowania. Stanowią one część pokaźnej kolekcji skrzyń posagowych, gromadzonych w ostatnich dziesięcioleciach przez etnografów z naszego muzeum. Meble te przechodziły do nas z bardzo różnych miejsc. Zniszczenia, które widzimy, opowiadają nam o bogatej historii, jaką musiały przejść przez swoje ponad stuletnie istnienie. Materiał, z jakiego są wykonane, czyli drewno sosnowe, poddawany był różnorodnym próbom wahań wilgotności, temperatury, atakowi owadów oraz zniszczeniom mechanicznym wynikającym z użytkowania oraz ze sposobu obchodzenia się z nimi. Meble, przechodząc z rąk do rąk, służyły kolejnym pokoleniom ich właścicieli. Biorąc te aspekty pod uwagę, możemy śmiało mówić o trwałym materiale, jakim jest nieodżywiczone drewno sosnowe. Jak widzimy, skrzynie są bardzo kolorowe, pięknie malowane. Polichromie zachowały się głównie na ścianach czołowej i bocznych, oczywiście w różnym stanie. Malatura leżąca na wiekach w przeważającej części skrzyni wytrzymała próbę czasu, bowiem ciągłe wycieranie pokryw spowodowało całkowite odkrycie gołych desek. Celem konserwacji jest uratowanie skrzyń, czyli przerwanie postępującej destrukcji drewna oraz przywrócenie im walorów ekspozycyjnych. W trakcie trwania prac konserwatorskich obiekty poddawane były zabiegom dezynfekcji, a następnie po wstępnym oczyszczeniu i umyciu rozmontowaniu poszczególnych elementów. Demontaże przeprowadzono oczywiście w miarę potrzeby i możliwości, oceniając stan drewna i podejmując przy tym decyzję o uzupełnieniach. Osłabione fragmenty, ale istotne dla zachowania cennej polichromii, utwardzono chemicznie. Wykonywano i wklejano wszelkie konieczne wstawki, rekonstruując brakujące fragmenty skrzyń. W wielu obiektach nie zachowały się podstawy, przez co skrzynie zatraciły właściwe proporcje. Przy ich odtwarzaniu wzorowano się podobnymi stylistycznie i wiekowo obiektami będącymi w zbiorach naszego muzeum. Dopiero po tych zabiegach skrzynie odzyskiwały prawidłową architekturę i geometrię. Wszelkie brakujące metalowe elementy okuć zostały odtworzone, w tym wszystkie klucze i pokaźna część zamków. Cały metal został oczyszczony i zabezpieczony antykorozyjnie. Wykonywano retusze polichromii, kierując się zachowanymi oryginałami. Na wiekach, czyli w miejscach, na których polichromia została całkowicie przetarta, położono laserunki kolorystycznie korespondujące z całością. Na koniec zawoskowano powierzchnię, zabezpieczając w ten sposób malaturę i pogłębiając jej kolorystykę. Efekty prac konserwatorskich są spektakularne.
poprzez wzmocnienie konstrukcyjne, właściwe uzupełnienia i rekonstrukcje, skrzynie odzyskały odpowiednie proporcje i oczywiście stabilność i trwałość. Retusze polichromii, podkreślające bogactwo kolorystyki, podniosły walory estetyczne zabytków, przywracając im niemalże pierwotny wygląd. Ta piękna kolekcja, otrzymując drugie życie, posłuży kolejnym pokoleniom, ciesząc oko zwiedzających ekspozycję oraz edukując dzieci i młodzież. Skrzynie stanowiące wyposażenie wnętrz mieszkalnych to meble o bardzo długiej i ciekawej historii. Najsłynniejsze są skrzynie renesansowe, bogato zdobione, intarsjowane, rzeźbione. Na zakup takiej skrzyni mogli sobie pozwolić nieliczni. Bardzo często sprowadzano je z zagranicy, na przykład z Włoch. Równocześnie lokalnie powstawały niewielkie ośrodki produkcyjne, w których wykonywano skrzynie z tańszych materiałów, już nie snycerowane czy intarsjowane, ale malowane. Odbiorcami takich skrzyń była drobna szlachta, ubożsi mieszczanie, a także bogatsi chłopi. W XVIII wieku skrzynie zaczęły wychodzić z mody, jednak wśród ludu nadal były bardzo popularne. Przyjmuje się, że szczytowy okres rozwoju skrzyń i ich popularności, skrzyń malowanych, przypada na drugą połowę XIX wieku. Malowane skrzynie w kulturze chłopskiej były oznaką zamożności. Często zdarzało się, że rodzice kupowali malowaną skrzynię dla przyszłej panny młodej wtedy, kiedy ta była jeszcze dzieckiem. Wewnątrz gromadzono zwoje białego płótna, elementy stroju odświętnego, spódnice, gorsety, a także wewnątrz nie mogło zabraknąć pościeli i bielizny pościelowej. Ważną częścią każdej skrzyni jest specjalna podłużna przegródka, skrytka zwana półskrzynkiem, w którym kobieta chowała posiadane kosztowności, na przykład biżuterię bądź monety. Niektóre skrzynie posiadały półskrzynki piętrowe lub z podwójnym dnem, aby w przypadku kradzieży zmylić złodzieja. Skrzynie stawiano w reprezentacyjnym miejscu, czyli w takim punkcie, gdzie wszyscy, którzy odwiedzali domostwo, mogli tą skrzynię zobaczyć. Bardzo często wybierano miejsce w pobliżu okna, czyli tam, gdzie światło udatniało wszystkie dekoracyjne walory takiej skrzyni. Na początku XX stulecia konkurencją dla skrzyni stały się kufry. W czasie wojny skrzynie nierzadko zakopywano wraz z kosztownościami. Później zaczęto wykorzystywać je do różnych celów gospodarczych, na przykład gromadzono w nich ziarno, a nawet przerabiano na budę dla psa bądź klatkę dla królików. Kujawskie skrzynie posiadają w większości trzyczęściowe pole zdobnicze z charakterystycznymi łukami w górnej części, które uzyskiwano przez zamocowanie specjalnych symetrycznych listewek. Skrzynie z tego regionu wyposażano też w kółeczka montowane w ramie podstawy. W kolorystyce dominowały odcienie brązu, czerwieni, żółci, a także zieleni. Warto zaznaczyć, że wieka skrzyń także były dekorowane malaturą. Jednak polichromia stopniowo ulegała wytarciu,
a do współczesnych czasów najczęściej nie zachowała się lub pozostała w śladowej formie. Skrzynie z ziemi dobrzyńskiej są bardziej zróżnicowane pod względem zdobień i kolorystyki. Na części licowej wyodrębniano zwykle jasną linią dwa symetryczne prostokątne pola, a w nich umieszczano kwiatowe zdobienia. Podstawę stanowiła pojedyncza lub dwudzielna listwa wycięta dekoracyjnie. Ozdobą każdej skrzyni są metalowe szyldziki do kluczy. Choć większość była w złym stanie technicznym, dziś tworzą wyjątkową kolekcję w naszych zbiorach etnograficznych.